Czy pamiętasz swoje pierwsze łyżwy i ten pierwszy moment, kiedy przyszłaś na lodowisko? Tak, pamiętam. Moja siostra szukała z rodzicami w przedszkolu jakiegoś zajęcia dla dzieci. I akurat okazało się, że były darmowe szkółki na lodowisku. No i z jedną z moich przyjaciółek z przedszkola przyszłyśmy tutaj i weszłyśmy na lód. Nas przygotowali, wcześniej poszłyśmy do trenera. Trener nam dał wyposażenie i weszłyśmy na lód, no i nam się bardzo to spodobało. W przedszkolu? To znaczy, że ile miałaś wtedy lat? Miałam 5 lat. 5 lat, a dziś masz? Mam prawie 18. Czyli jesteś w takim wieku, kiedy większość młodych ludzi podejmuje decyzję, co dalej robić w życiu. Czy ty masz czasami wątpliwości, zastanawiasz się, czy pójść inną drogą, czy to jest pewne, że będziesz jeździć zawsze na łyżwach? Być może były jakieś takie zastanowienia, ale nigdy w ich stronę nie idę. Zawsze zostaję. Po prostu no, nie wyobrażam sobie życia bez łyżwiarstwa. Łyżwiarstwo figurowe to bez wątpienia piękna, bardzo efektowna dziedzina sportu, ale też niebezpieczna. Łyżwiarki są zawsze pięknie ubrane, macie wspaniałe kostiumy, bardzo ładnie wyglądacie, ale one chyba nie chronią przed upadkami i kontuzjami. Czy są jakieś sposoby, żeby się przed tym zabezpieczyć? Niestety się nie da. Właśnie od dziecka jakby uczymy się upadać. Upadamy wiele, wiele razy, bo tak naprawdę od upadków się uczymy, żeby nie robić czegoś, żeby poprawiać. I nasze ciało jest po prostu już tak naprawdę dostosowane, no, usztywnione tak, że no, jak upadamy, mamy siniaki, no nieważne. No, nie zwracacie na to uwagi, czyli uczycie się po prostu upadku. A jak często w tygodniu macie treningi? Ja mam codziennie, dwa razy, czasem trzy razy, po 45 minut, jeszcze zajęcia na sucho, które trwają godzinę. Zazwyczaj mam rano i wieczorem. Czy przygotowujecie się również psychicznie, właśnie na przykład do kontuzji, upadków, do wielkich sukcesów, ale także porażek? Tak naprawdę to psychicznie najbardziej przygotowujemy się w takim wieku dorastania. Miałam pewien taki czas, jak miałam 15 lat, że właśnie byłam bardzo niestabilna psychicznie i wtedy było trzeba coś zorganizować i musiałam wtedy chodzić do psychologa. Też różne ćwiczenia można sobie zrobić, jak już tak czuję się słabo psychicznie, to wtedy jakby wracam do tych ćwiczeń i sobie pomagam. Ale też tak naprawdę każdy trening jest też i jakby takim przygotowaniem psychicznym, bo to, co nam nie wychodzi na treningu, to przygotowuje nas do tego, że tak samo może być na zawodach. A jak jest z figurami? Bo te najbardziej niebezpieczne figury zawsze wydają się być też najbardziej efektowne. Masz jakieś swoje ulubione? Albo takie, w których czujesz się szczególnie wyspecjalizowana? Mam swoje ulubione. Te oczywiście, które wychodzą najlepiej. No a które ci wychodzą najlepiej? Myślę, że piruety są bardzo przyjemne. I tak samo skoki. Skoki, tak, im trudniejsze skoki, tym więcej punktowane. I no oczywiście więcej siły do tego trzeba, dlatego też te treningi na sucho są bardzo ważne, nasza kondycja, nasza siła mięśni, stabilność, to wszystko jest bardzo ważne. A często jeździsz na zawody? Jak byłam malutka, jeździłam bardzo często, bo tak naprawdę im więcej się jeździ na zawody, tym więcej jakby się przygotowujesz. A teraz, jak jestem trochę starsza, to już nie ma aż tylu zawodów, na które mogę jeździć, bo to u nas są też kategorie. I w tych kategoriach nie każdy może brać udział. Tam jest od któregoś wieku do któregoś wieku. I jak już przekraczamy ten wiek, idziemy do następnej tury, następnej kategorii. Każda kategoria ma coraz mniej, tak, zawodów? Tak. Ale pewnie coraz bardziej prestiżowe. Tak, dokładnie. To jakie są takie, twoim zdaniem, najważniejsze dotychczasowe zawody, w których wzięłaś udział? Najważniejsze to teraz będą. Będę jechać na Mistrzostwa Świata Juniorów. I kiedy one? One są w moją rodzinę. 8 marca, w Dzień Kobiet. Tak. Więc nie mogę się doczekać. I teraz mam niedługo Mistrzostwa Polski Juniorów, które jakby powiedzą, czy jadę na te Mistrzostwa Świata, okay, czy nie. Czyli są taką preselekcją. Tak. Jaki jest twój cel, największe marzenie, taki szczyt, jaki może osiągnąć łyżwiarka figurowa? Myślę, że olimpiada. Olimpiada jest moim marzeniem. Myślę, że właśnie takim największym osiągnięciem z całego łyżwiarstwa to jest olimpiada i Mistrzostwa Świata.